Dzień dobry moi drodzy, witajcie dzisiaj w takim luźnym filmiku, bardziej modowym. Jak widzicie po tytule, zrobimy sobie dzisiaj przegląd swetrów z mojej szafy. Skąd taki pomysł i dlaczego taki filmik na moim kanale? Po pierwsze, prosicie mnie o więcej filmów modowych, więc mam nadzieję, że raz na jakiś czas będą się one tutaj pojawiały. A po drugie, zawsze kiedy pojawię się w filmie w jakimś sweterku, to dostaję masę pytań. Skąd on jest? Co to za sklep? Piękny sweterek, podaj numer referencyjny, czy można go gdzieś jeszcze dostać? Jak dbasz o takie swetry, co z nimi robisz? No jest tego, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc stwierdziłam, że w sumie dobrym rozwiązaniem byłoby umieścić te wszystkie swetry w jednym miejscu. I zawsze, jeśli będziecie gdzieś tam pytać, skąd dany sweter jest, będę mogła was do tego filmu odsyłać. Ale też między innymi dlatego, że bardzo dużo swetrów w mojej szafie to są już takie rzeczy, które mają kilka dobrych lat. Są one niedostępne już w sprzedaży, a mimo wszystko i tak wam się podobają i tak o nie pytacie. Są też oczywiście nowe rzeczy, takie jak na przykład ten sweter, który pokazywałam wam w jednym z moich ostatnich hauli. Więc dzisiaj opowiem wam, jak to u mnie wygląda. Zrobimy sobie taki przegląd tych swetrów, które są moimi ulubionymi, w których najczęściej chodzę, mam je od kilku lat albo są nowe w mojej szafie, ale też opowiem wam o tym, jak ja dbam o swetry, żeby właśnie służyły mi kilka dobrych lat. Moi drodzy, tutaj mam pierwszą stertę swetrów, które pochodzą z Zary. I są to takie naprawdę, powiedziałabym, swetrzyska. Wielkie, grube, miękkie i mają już kilka dobrych lat. Najstarszy z tych swetrów jest to też sweter, o który bardzo często mnie pytacie, właśnie w różnych filmach. To jest taki, powiedziałabym, patchworkowy sweter, szary, niesamowicie miękki, przyjemny w dotyku i ciepły. Jest to sweter, tak jak wspomniałam wcześniej, z Zary. W rozmiarze, czekajcie, chyba uniwersalnym, a nie, przepraszam, to jest rozmiar S. Ale on jest naprawdę ogromny. I bardzo spodobało mi się w tym swetrze to, że właśnie jest taki, no powiedziałabym, patchworkowy. Czyli składa się z przodu z różnych właśnie typów materiału, a z kolei z tyłu jest całkowicie prosty. I jak widzicie, ja ten sweter lubię sobie podwijać rękawy. Ma dosyć szeroki dekolt, więc też wkładam na przykład jakiś cienki golf albo cienką bluzkę pod niego, albo na przykład koszulę. Wtedy sobie tak zaciągam na ramię, podwijam rękawy i naprawdę super to wygląda. To jest sweter, który ma mniej więcej 8 lat. Dobrze usłyszeliście, ma 8 lat, więc raczej nie dostaniecie go już nigdzie w sprzedaży. Mimo tego służy mi naprawdę super. Dobra, kolejny sweter, który pojawił się potem i to był ten sam rok i w sumie nawet chyba ta sama kolekcja, kiedy go kupiłam. To też jest taki sweterek. On, powiedziałabym, już jest długi i może też nam służyć bardziej jako sukienka, bo można go fajnie stylizować, spinać na przykład dużym fajnym paskiem albo cienkim paskiem w pasie, robić do tego fajne stylizacje, albo też na przykład zakładać do leggingsów, czy zakładać do fajnych jeansów. Spodobało mi się to, że ma taki duży, szeroki, fajny golf. Ja w ogóle powiem wam, że uwielbiam golfy i wy już o tym doskonale wiecie. W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby w mojej szafie nie było jakiegokolwiek golfu. Mam je chyba we wszystkich kolorach. Po prostu kocham, uwielbiam golfy. Zarówno te, które są takie bardziej tutaj przypięte przy szyi, ściągnięte, albo też takie, o widzicie, szerokie, duże, które też można fajnie nosić, wywijać, kombinować z nimi. Naprawdę świetna sprawa. Więc tutaj mam taki sweter, on ma fajne też tutaj rozcięcia po bokach i przód jest nieco krótszy niż tył. Ściągacze przy rękawach i słuchajcie, no tak jak mówię, służy mi już dobrych kilka lat, ale wiecie co zauważyłam, że właśnie w ostatnim czasie kupiłam sobie ten sweter, który kolorystycznie wygląda bardzo podobnie i też myślałam o nim z zamiarem noszenia go właśnie jako taki, powiedziałabym, sukienki. A ostatnio wyciągnęłam z szafy ten i mówię, no przecież ja już mam taki podobny. No ale tak to jest, my kobiety tak mamy, albo jak mamy za dużo rzeczy, to czasami nie pamiętamy o tych starych. Albo zobaczcie, 8 lat temu myślałam właśnie o takiej kombinacji sukienka, te kolory, golf, sweter i pojawił się ten. Minęło tych kilka lat i pojawił się ten.
Ale co je różni, to to, że sweter, który mam dzisiaj właśnie na sobie i pochodzi on ze sklepu ifrico.pl, jest cienki. Jest naprawdę cieniutki. Ten to jest taki gruby, mięsisty sweter i na pewno, jeśli będę chciała go założyć w takie dni, kiedy będzie naprawdę mroźno, no to może być w nim mi nieco za zimno. Ten sprawdzi się lepiej, więc zawsze słuchajcie, jakieś rozwiązanie jest i jakaś wymówka jest na to, żeby mieć dwa podobne swetry w swojej szafie. No ale dobra, lecimy dalej. I trzeci sweter, który kupiłam rok później, jest też ogromny. Zobaczcie, no jest po prostu ogromny. Oczywiście z dużym fajnym golfem, który też można tutaj super wywijać, szerokim. I on jest też chyba w rozmiarze S. Tak, w rozmiarze S. Ale jest fantastyczny, w ogóle podoba mi się jego materiał i to, że można go łączyć na różne sposoby, w różnych stylizacjach, niesamowicie ciepły i on też ma troszeczkę taki inny tutaj ten materiał, bo powiedziałabym, przypomina odrobinę mohair. Wiecie, mohair jest taki mięsisty i taki futrzasty, zresztą pokażę wam jeden sweter, który mam z mohairku i on jest bardzo podobny, ale absolutnie nie gryzie, tutaj nie ma żadnego mohairu, jeśli chodzi o skład, ale ma właśnie takie włoski, takie niteczki. No, także tutaj mamy trzy pierwsze swetry, które są zdecydowanie najstarsze w mojej szafie i trzy pierwsze swetry z Zary. Dobrze, kochani, lecimy dalej. Przechodzimy na drugą stronę i tutaj z kolei też mam trzy swetry, które są również z Zary. I to są też swetry, o które bardzo często mnie pytacie. Zacznę od tego, który jest chyba jednym z najmłodszych, bo chyba kupiłam go albo w zeszłym roku, albo dwa lata temu, ale chyba w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam. I to jest właśnie taki oto sweter. Spodobało mi się w nim to, że ma tutaj takie bufki. Tego do końca nie widać, ale jak zobaczycie z bliska, to on jest tutaj bardzo fajnie tak ściągnięty i to była pierwsza sprawa, która mnie zainteresowała, jeśli chodzi o ten sweter. Kolejna, no to oczywiście golf i ściągacze, czyli ten golf i ściągacz tutaj są bardzo podobne. Tutaj już jest taki golf, który jeśli bardzo będzie nam zależało, jesteśmy w stanie wywinąć. Chociaż powiem wam, że o, zobaczcie, chociaż ja wolę, jak on jest właśnie w ten sposób, bo tutaj bardzo fajnie dochodzi mi do twarzy i też fajnie mi ją otula, ale nie jest tak ścisły, żebym nie mogła w nim oddychać. No i oczywiście ten wzór, taki typowo zimowy, nie każdemu będzie się podobał, ale tutaj na przykład w tym sweterku mamy poprzyszywane koraliki. Wy też tego w tej chwili nie widzicie. Bardzo fajnie się to wszystko ze sobą łączy. Te koraliki są na rękawach, są właśnie tutaj na całym swetrze i z przodu i z tyłu. Jest niesamowicie ciepły, bardzo przyjemny, wygodny. Także cieszę się, że go kupiłam. Ja go, słuchajcie, kupiłam w tym dziale młodzieżowym. Tam go właśnie wypatrzyłam. No i do tej pory uwielbiam. Ale mam też jeszcze jeden golf z Zary, który też bardzo wam się podoba, chociaż są też takie głosy, gdzie nie zawsze twierdzicie, że ten golf jest twarzowy, że jest fajny. No słuchajcie, o gustach się nie dyskutuje, każdy z nas ma jakiś gust. Ja lubię takie swetry, które są albo neutralne i można je do wszystkiego założyć, albo są oryginalne i pojawiają się raz na jakiś czas, ale zawsze kiedy go nałożycie na siebie, to ktoś się zapyta, skąd ten sweter jest. I właśnie taki jest ten sweterek. Zobaczcie, tutaj też mamy golf. Już wywijany, ale spodobało mi się w nim między innymi ta ciekawa falbanka i sam wzór. O, bardzo proszę. Kolejny ciepły sweter, bardzo wygodny i tutaj z kolei mamy już domieszkę moheru. Jest to też sweter w rozmiarze S.
też już go nie dostaniecie. Zresztą tych wszystkich, które Wam do tej pory pokazałam, nie kupicie nigdzie, ale chciałam Wam po prostu pokazać, bo też o nie bardzo często pytacie. Więc między innymi ten, on ma tą domieszkę moheru, ale nie gryzie. Przez to też z drugiej strony jest ciepły, bardzo fajnie grzeje, ale tak jak mówię, nie gryzie. Więc bez problemu można go zakładać na gołe ciało, chociaż ja zawsze pod sweter zakładam jeszcze jakiś podkoszulek. Czyli mam tutaj właśnie taki szaro-czarno-czerwony, który idealnie kojarzy mi się z tym okresem świątecznym. I ostatni sweter jest szary, ale nie jest to już golf. I to jest sweter, który prezentuje się w ten sposób. Was najczęściej interesuje z tych wszystkich, które Wam pokazałam, ten. Może dlatego, że on trochę przyciąga, bo ma te koraliki, a my kobiety tak odrobinkę jesteśmy sroczki. Ja uwielbiam takie motywy. To są zdecydowanie swetry, które lepiej sprawdzą się w tym okresie świątecznym, kiedy właśnie jest ten błysk, połysk, troszkę nam się to kojarzy. No w każdym razie, tutaj mam sweter w rozmiarze S. On jest taki właśnie ciemny, szary. Przód ma, tak jak widzicie, wyszywany perełkami, koralikami. Tył jest, zobaczcie, gładki. I te koraliki mamy również tutaj na ramionach. Ale co jest fajne w tym swetrze? On jest taki, powiedziałabym, średnio długi. Nie należy do najdłuższych, ale nie jest też krótki, taki, żeby nam na przykład odkrywał pępek. Ale on ma bardzo fajne, bufiaste, takie szerokie rękawy. Sami zresztą zobaczcie. O! Przez co też te rękawy są nieco dłuższe niż normalnie powinny być rękawy i on się bardzo fajnie tutaj ściąga. Ten rękaw fajnie się układa, także ten sweter to też jest coś, co jest u mnie już kilka dobrych lat i bardzo dobrze się u mnie sprawdza, ale ten sweter dbam troszkę inaczej ze względu na właśnie między innymi te koraliki. Później opowiem Wam, jak piorę swetry, jak je suszę, jak o nie dbam, jakie stosuję środki, żeby przetrwały tych kilka lat, a nawet jak w przypadku tamtych wcześniejszych swetrów widzicie, dobrych kilku lat. Lecimy dalej, bo trochę tych swetrów jest i teraz pokażę Wam biały golf, który kupiłam chyba w zeszłym roku w Zarze. I o ten golf też często mnie pytacie, kiedy pokazuję gdzieś jakieś filmiki czy też zdjęcia na moim Instagramie. To jest golf z Zary, bardzo przyjemny, bardzo miękki i ciepły, też taki puchowy. On się niczym specjalnym nie wyróżnia. Oprócz tego, że ma fajny materiał, który przypomina troszeczkę taki moher pomieszany z gąbką. Ciężko mi to, słuchajcie, wyjaśnić, ale przez to, że właśnie ma taki fajny, specyficzny materiał, super grzeje, super wygląda i ma też dosyć długi golf, przez co można go tutaj widzicie ściągnąć na kilka nawet razy. Fajnie się prezentuje, ale ten sweterek ma jedną wadę. Jest dosyć krótki i czasami właśnie gdzieś tam na moich zdjęciach czy filmikach na Instagramie możecie mnie widzieć, że gdzieś go tutaj sobie wkładam w spodnie z wyższym stanem. No bo tak jak mówię, on jest niestety dosyć krótki. Też jest w rozmiarze S. A nie, przepraszam, jest w rozmiarze M. Myślałam, że to S-ka, bo taki dosyć mały się wydaje. A widzicie, jednak M-ka. No i też służy mi całkiem dobrze, fajnie się go pierze. Także jestem zadowolona, że kupiłam sobie taki właśnie basicowy sweterek biały. I też, o ile dobrze pamiętam, wypatrzyłam go właśnie w zeszłym roku w Zarze na tym dziale młodzieżowym. Idziemy dalej. Sweterek, który pokazywałam Wam ostatnio w jednym z moich holi, taki właśnie kremowy, beżowy z perełkami. On jest ze sklepu ifrico.pl i o ile dobrze pamiętam, jest jeszcze dostępny na stronie, a przynajmniej są też inne wersje kolorystyczne tego swetra. No ale urzekły mnie te perełki, urzekł mnie wzór. Ja w ogóle lubię tego typu swetry. Pisałyście mi w komentarzach pod filmem, pod tym holem, że właśnie ten sweterek bardzo Wam się spodobał i też lubicie perły, takie przyszyte do swetrów. Także jak najbardziej tak. A powiem Wam, że przeglądając różnego rodzaju sklepy internetowe w ostatnim czasie, właśnie takie modowe, zauważyłam, że pojawiło się dużo różnych swetrów z perłami. Czyli tak jakby one znowu weszły do mody, w modę, znowu zaczęły się pojawiać i być popularne. I zarówno mamy takie właśnie większe swetry, swetrosukienki, ale również na przykład na golfach czy na bluzach.
Także ja cieszę się, że mam taki sweterek w swojej kolekcji, ale coś, o co też mnie bardzo często pytacie, kolejny sweter, to już nie jest Zara, nie jest Ifrico, ale Benetton. Zobaczcie na te kolory. No coś pięknego. Po prostu jak ja zobaczyłam ten sweter w Benettonie i to było chyba też za 2 lata temu, to się zakochałam w tych kolorach. Po prostu są obłędne, dodają takiej, słuchajcie, energii. Jak zakładam ten sweter, to zawsze, no mówię, mam energię przez cały dzień, czuję się idealnie, ale jest tutaj pewien jeden mały mankament. To jest sweter wykonany właśnie z moheru, przez co też trochę gryzie. A wiecie, gdzie gryzie najbardziej? Właśnie tu. Mimo tego, że nie jest to golf, to ten dekolt jest taki dosyć wysoki. No i momentami mnie tutaj gdzieś w szyję gryzie. Na ciele znowu nie, bo tak jak mówię, ja noszę zazwyczaj jakiś podkoszulek właśnie pod sweterek, więc tego akurat jakoś specjalnie nie odczuwam, ale gdzieś tutaj czasami mnie gryzie. Jest to oczywiście do zniesienia, chociaż mogę się założyć, że też pewnie część z Was powie, nie, jak moher gryzie, to w ogóle absolutnie nie ma mowy, żebym taki sweter nosiła. Ja go uwielbiam właśnie przez te kolory i pamiętam, że też kupiłam go na promocji, było to jakieś wyprzedaże zimowe, także cieszę się, że taki sweter w żywych kolorach jest w mojej szafie. Teraz będzie sklep Sfera. Ja generalnie do tego sklepu bardzo rzadko zaglądam. Nie wiem dlaczego, ale można tam znaleźć niesamowite perełki. Jak mam okazję, to tam, słuchajcie, sobie wejdę, poprzyglądam. Uważam też, że strona internetowa tego sklepu jest bardzo słaba, więc lepiej jest się wybrać stacjonarnie i poprzeglądać sobie ofertę, niż sprawdzać stronę internetową, bo naprawdę większości rzeczy tam nie ma, nie wyglądają one korzystnie. A ja jakiś czas temu wypatrzyłam ten sweter, zobaczcie, on jest po prostu przepiękny, to jest taki, tutaj w kamerze tego do końca nie widać, on jest taki zielono-brązowy, bardziej bym powiedziała, że to jest taki zielony wojskowy kolor, ale tutaj te dodatki, no robią, słuchajcie, cały efekt właśnie tego swetra. Zobaczcie, one są z przodu, ale są również tutaj na rękawach, z tyłu na rękawach, z tyłu wygląda on w ten sposób. Jak ja ten sweter zobaczyłam, to się po prostu zakochałam i też kupiłam go na przecenach zimowych, więc z tego co pamiętam, nie zapłaciłam wcale za niego jakichś wielkich pieniędzy, a służy mi super, pierze się dobrze, jest szeroki, fajne można z nim tworzyć stylizację, zresztą już widzieliście ten sweter wiele razy gdzieś na moich filmach, gdzieś w moich filmach czy na zdjęciach na Instagramie. Jest po prostu przepiękny. Także polecam Wam zaglądać do sklepu Sfera, bo naprawdę można tam upolować fajne perełki, ciekawe rzeczy. Już nie mówię o swetrach, ale ja na przykład z tego sklepu posiadam również płaszcz. Płaszcz w taką kolorową kratkę, które też już widzieliście i bardzo często mnie o niego pytacie. Mimo tego, że ten płaszcz też już ma ponad rok, może za 2 lata, ale nosi się super i też nie zapłaciłam za niego wcale żadnych dużych pieniędzy. Okej, i kolejny sweter, który pojawił się u mnie stosunkowo niedawno i też już pada na jego temat bardzo dużo pytań, bo widzieliście go na moim Instagramie. I powiem Wam też taką ciekawostkę, kiedy założyłam go pierwszy raz i wybrałam się na zakupy z moim Massimo do promenady, to stwierdziliśmy, że zrobimy tam parę zdjęć, bo oczywiście ten klimat świąteczny. No i zdjęłam płaszcz, byłam w samym tym swetrze, Massimo mi robił zdjęcia, a podeszły do mnie dwie kobiety, przysięgam, podeszły do mnie dwie kobiety, trwało to może z 15 minut. Pierwsza powiedziała, ale ma pani przepiękny sweter, a druga powiedziała, gdzie pani kupiła ten przepiękny sweter. Także coś chyba w nim jest. To jest sweter, który wygląda tak. I znowu mamy tutaj szeroki sweter, ale można powiedzieć w 4 kolorach. Góra nie jest już to golf. Jest zwykła, standardowa. Później widzicie, mamy ten taki panterkowo-biało-czarny efekt i zieleń. Rękawy wyglądają tak, są zielone ze ściągaczem. Na dole tego swetra też jest ściągacz, a tył jest zielony.
Natomiast to, co jest fajne w tym swetrze, to to, że tak jakby tutaj przy tych ściągaczach, o, przy rękawie, jest gumka. I tutaj na dole też, o, też jest gumka, przez co ona tak fajnie ściąga się tutaj na dole właśnie tego swetra. Ja go kupiłam w ofercie Black Week w sklepie eshopper.pl. Tam w tym sklepie też można znaleźć naprawdę, słuchajcie, perełki, więc polecam Wam sprawdzić, bo ceny są całkiem fajne. I kiedy pokazałam się w tym swetrze na moim Instagramie, jeszcze nawet nie wrzuciłam zdjęć wtedy z tej promenady, to oczywiście znowu dostałam całą masę wiadomości do skrzyneczki. Pytałyście mnie, skąd jest ten sweter, podrzuć link. I okazało się, że w przeciągu półtorej godziny wszystkie swetry się wyprzedały, ale są też w innych kolorach i trochę z innymi motywami, więc warto wejść sobie na stronę tego sklepu i może coś jeszcze dla siebie upolujecie, coś znajdziecie. I to jest rozmiar uniwersalny, ale ten sweter, powiem Wam, jest taki przyjemny, taki ciepły i tak fajnie grzeje, że sama przyjemność go nosić. W mojej szafie są też dwa kardigany, takie dłuższe swetry, które nie mają nic wspólnego ani z golfem, nie są zapinane i są dosyć szerokie. Te swetry też już Wam pokazywałam. Pierwszy z nich jest to sklep, obydwa są chyba nawet, tak, obydwa są ze sklepu ifrico.pl. Pierwszy jest właśnie taki beżowo, różowo, niebiesko, brązowo, bordowy. Jest to sweter, tak jak widzicie, przypominający troszeczkę marynarkę. Ma do tego fajne dwie tutaj kieszonki. Jest dosyć szeroki, ciepły, fajnie się go nosi. Ale o ile dobrze pamiętam, chyba już nie jest dostępny w sprzedaży. A on też momentalnie się wyprzedał. I ja jestem z niego bardzo zadowolona, bo naprawdę, słuchajcie, fajnie się go nosi, fajnie stylizuje do różnych właśnie tam outfitów. I też to, co go wyróżnia, co mi się osobiście bardzo spodobało, to właśnie te takie niteczki, które tutaj przy swetrze mamy, przy kieszonkach. Troszkę to jest taki wzór przypominający szanelkę, gdzieś coś w tym stylu, ale właśnie taki luźny sweterek. A drugi, który też już u mnie widzieliście, to jest sweter, który kupiłam jesienią. Też taki, powiedziałabym, patchworkowy, szeroki, długi. Mamy tutaj musztardowy kolor, brązowy, czarny. On nie ma żadnego paska, nie ma żadnych guzików, nie ma kieszeni, ale ma za to kaptur. I też naprawdę fajnie się go nosi pod płaszcz na przykład długi, albo jakiś taki krótszy płaszcz gdzieś tutaj fajnie nam wystaje. Też bardzo go polubiłam, super się go pierze i pamiętam, że on był chyba jeszcze dostępny w sklepie Fasardi, ale też w innych kolorach, więc być może jeszcze gdzieś tam będzie dostępny. Moi drodzy, jeśli chodzi o takie moje ulubione jesienno-zimowe swetry, to myślę, że możemy już zakończyć. Oczywiście mam w szafie całą kolekcję cienkich golfów, ale myślę, że nie będę Wam dzisiaj ich pokazywać, bo naprawdę dużo czasu byśmy na tym straciły. No chyba, że chcecie taki oddzielny filmik, gdzie omówię Wam właśnie takie dopasowane, cienkie, fajne golfy, które posiadam, tak jak mówię, w mojej szafie. Może Was coś zainspiruje, może któryś kolor Wam się spodoba lub też cena, więc dajcie znać, czy chcecie przegląd golfów z mojej szafy. Mam też dwa swetry, które, powiedziałabym, są takie typowo bożonarodzeniowe. Wybaczcie, jednego Wam nie pokażę, ponieważ jest w praniu, ale to jest typowo czerwono-biały sweter, taki, który naprawdę kojarzy nam się z pierwszym dniem świąt. A drugi sweter, w którym też ostatnio mnie mogliście widzieć i też już się dopytywaliście o ten sweter, wygląda w ten sposób. To jest sweterek szaro, biało, taki, powiedziałabym, beżowy. I to jest sweter, który kupiłam albo w zeszłym roku, albo dwa lata temu w Oysho. Ma naprawdę fajną fakturę, bo tutaj jest gładki, a tutaj z kolei ma takie puchowe niteczki, trochę wyglądające jak taki odstający kożuszek. Tutaj i przy końcówce rękawów. Ja za ten sweter zapłaciłam dosyć dużo, z tego co pamiętam, bo to była oferta jeszcze jakoś przed świętami, one nie były przecenione,
i chyba można było kupić dwa albo trzy rodzaje tych swetrów, ale mi najbardziej spodobał się właśnie ten szary i stwierdziłam, że chcę, że muszę go dostać. Teraz słuchajcie, tych swetrów takich świątecznych jest po prostu ogromna ilość. Praktycznie każdy sklep internetowy z ciuchami gdzieś tam oferuje takie sklepy, takie swetry. Są Italian, a na e-shopper znajdziecie, na Warlesce, o ile dobrze pamiętam. Także tych swetrów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale to są takie swetry, powiedziałabym, tylko na ten okres świąteczny. Ja na przykład nie wyobrażam sobie chodzenia w tych swetrach na przykład jesienią, albo noszenia ich w marcu, bo dla mnie one kojarzą się konkretnie z tym takim świątecznym klimatem, więc ja czuję się w nich dobrze tylko i wyłącznie w grudniu, a później już ich nie noszę. Ale teraz przejdziemy do kolejnej ważnej sprawy, a mianowicie tego, jak dbam o moje swetry, żeby one wytrzymały mi kilka dobrych lat. No bo słuchajcie, powiecie tak, to nie są swetry z kaszmiru, które jak wiemy jakościowo są bardzo dobre. Tutaj mamy co prawda w niektórych przypadkach mohair, ale większość z nich to jest gdzieś tam wełna, czasami łączona z bawełną, czasami jest jakiś poliester. No i generalnie jak słyszymy takie nazwy gdzieś tam składu, to sobie myślimy, dobra, to jest sweter na jeden sezon, będzie mi w nim zimno, nie będzie mnie grzał, po praniu może się skurczyć, będzie się mechacił, będzie się zaciągał. No mogłabym tutaj wymieniać. No generalnie słabsza jakość z tym nam się kojarzy, ale powiem wam, że na przykład ja zwracam uwagę na to, jak o takie swetry dbać, żeby mimo tego, że mamy niższą cenę i słabszą jakość, ten sweter był w dobrym stanie, tak, żeby on nam służył przez kilka dobrych lat. I pierwsza rzecz, która bardzo mi pomaga przy dbaniu o swetry, to jest taka golarka do odzieży. Ja ją kupiłam kilka dobrych lat temu w Biedronce, za jakieś śmieszne pieniądze, ale słuchajcie, ona mi tak dobrze służy, że jeśli widzę, że gdzieś tam coś się dzieje, gdzieś się kulkuje, jak to się mówi, mechaci trochę taki sweterek, to wystarczy, że dosłownie odrobinkę przejadę taką golarką i nic później się nie dzieje. Natomiast ja używam ją sporadycznie, bo swetry, które posiadam w mojej szafie, praktycznie w ogóle się nie mechacą. Nie mam z nimi problemów. Miałam kilka lat temu takie swetry z Zary, które notorycznie mi się kulkowały, jak to się mówi, i cały czas musiałam używać to urządzenie, ale już dawno się tych swetrów pozbyłam, więc nie mam teraz z tym problemu. Dodam jeszcze jedną kwestię, jeśli chodzi o taką golarkę. Polecam wam ją mieć w swoim domu, bo ona sprawdza się nie tylko dobrze, jeśli chodzi o swetry czy jakieś ubrania, szaliki, ale na przykład bardzo dobrze sprawdza się na meblach. Jeśli posiadacie koty, to wiecie, że one czasami potrafią wbić tam gdzieś w swoje pazurki i mogą coś zaciągnąć, i wtedy taką golarką bardzo ładnie poprawicie powierzchnię jakiegoś waszego mebla. Plus do tego, tak jak mówię, czapki czy szaliki sprawdza się świetnie. Sprawdzajcie między innymi w Biedronce, bo można tam znaleźć fajne gadżety w niskiej cenie. No tak jak mówię, ta golarka sprawdza się u mnie rewelacyjnie, chociaż ostatnio, w przeciągu ostatnich kilku lat, rzadko z niej korzystam. Inną sprawą jest też to, jak pierzemy nasze swetry i jak je przechowujemy. Nie wiem, czy wiecie, ale swetrów nie powinno się wieszać, czyli nie powinny być one na wieszakach ze względu na to, że mogą się wyciągać zarówno do dołu, jak i tutaj na ramionach. Więc lepszym rozwiązaniem i dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie swetrów na półkach. Ładnie je złożyć i w ten sposób sobie je przechowywać. No oczywiście będą zajmowały nam więcej miejsca, już nie mówię o takich grubych, wielkich swetrzyskach. Ale jeśli pomyślicie sobie pod kątem posiadania takiego swetra przez kilka dobrych lat, to jednak warto zadbać o to, żeby ten sweter nam się nie wyciągał. Następną ważną sprawą jest też pranie swetrów. Kiedyś prałam swetry ręcznie i robiłam to przez wiele dobrych lat.
Natomiast dziś mamy nowe technologie i pralki, które wyposażone są w bardzo fajne programy, dzięki czemu możemy prać sweter w odpowiedni sposób. Ale też trzeba wiedzieć, jak taki sweter prać. Bo słuchajcie, no, pranie swetra ręcznie wiąże się z tym, że potem musimy go dobrze wycisnąć, żeby gdzieś nam tam nie kapało. Też w odpowiedni sposób go ułożyć po praniu, żeby nam się nie wyciągał. A dzięki temu, że możemy wyprać sweter w pralce, oszczędzamy sobie ten etap wymijania, wiecie, wyciągania tej wody ze swetra. I ja korzystam zawsze z takiego programu jak Wełna, ale co jest bardzo ważne, to muszą być ustawione najniższe obroty. Bo słuchajcie, to nie sama pralka niszczy nam sweter, pranie w pralce może nam zniszczyć sweter albo to, że sweter się nam zbiegnie, ale to, na jakich obrotach pracuje pralka, to jest bardzo ważne. Więc tutaj musicie zadbać o to, żeby te obroty były jak najniższe. Oczywiście, jeśli macie swetry, które mają właśnie perełki, czy jakieś tutaj dodatki, kryształki, nie wiem, koraliki i tak dalej, no to tutaj trzeba uważać z tym praniem ręcznym, chociaż jedna z Was zdradziła mi sposób, jak prać taki sweter w pralce, żeby nic z tymi koralikami się nie stało. I ta dziewczyna, ta kobieta, powiedziała, że ona wkłada taki sweter do woreczka, do specjalnych worków do prania, wrzuca taki sweter w tym worku i ma gwarancję tego, że nic z tymi koralikami się nie stanie, że one nigdzie nam się gdzieś tam w tym praniu nie oderwą. Ja natomiast powiem Wam, że jestem bardzo ostrożna, jeśli o to chodzi, bo kilka razy zdarzyło mi się, że mimo tego, że prałam w odpowiednim programie, że były niskie obroty, to na przykład te koraliki były słabej jakości i straciły kolor albo połysk. Więc mimo wszystko staram się prać tego typu swetry ręcznie. No i teraz, jeżeli zdecydujecie się na pranie ręczne swetra, no to po takim praniu musicie wiedzieć, jak ten sweter przygotować do wyschnięcia. To też jest bardzo ważna sprawa. Przepraszam Was. I moja mama kiedyś zdradziła mi bardzo dobry sposób, a mianowicie, kiedy już cały ten sweter wypierzecie, wyciągniecie z niego, wyżmicie tą wodę z tego sweterka, to warto włożyć go w ręcznik. Słuchajcie, rozkładacie sobie ręcznik kąpielowy, duży, układacie na nim sweter i co dalej robicie? Zwijacie ten ręcznik w rulon razem z tym swetrem. Dzięki temu odciskacie ten nadmiar wody, który jeszcze Wam pozostał w tym swetrze. I teraz bardzo ważne jest to, że jak będziecie sweter suszyć, to nie suszymy go w dół, czyli znowu, żeby on nam po prostu tak zwisał, bo on nam się wyciągnie, wyciągną się rękawy, wyciągnie się w ogóle cała, powiem Wam, ta wełna, ten materiał, nitki, one będą się rozciągać. Nam zależy na tym, żeby jednak forma tego swetra była w najlepszej jakości, więc moja propozycja dla Was jest taka, żeby ten sweter suszyć na płasko, żeby go dobrze ułożyć i suszyć go na płasko. Ja wiem, że to jest więcej zachodu i roboty pod tym kątem, no ale słuchajcie, jeśli chcecie mieć sweterki przez dłuższy czas, żeby Wam służyły przez dłuższy czas, no to warto jednak zadbać o to, jak będziemy je prać, jak będziemy je suszyć. Większość ze swetrów nie wymaga tego, żeby je jeszcze prasować, chociaż przy niektórych trzeba to zrobić, bo one gdzieś tam się gniotą, czy na przykład po praniu, ale rzadko będzie Wam się to zdarzało, jeśli będziecie korzystać z opcji programu Wełna na najniższych obrotach, więc też oszczędzacie sobie ten czas prasowania, ale też prasowanie bardzo często źle wpływa na jakość materiału właśnie takiego swetra, już nie mówiąc o tym, że można go sobie przypalić, więc też warto zwrócić uwagę na to, jak sweter będzie suszony. No i na zakończenie na pewno zapytacie mnie, jakich używam środków do prania, jeśli chodzi o swetry, i zawsze są to takie same środki, czyli te, które są przeznaczone do prania wełny.
Jak najbardziej delikatne, staram się nie używać płynu do płukania w przypadku swetrów, żeby to były jak najdelikatniejsze środki. Czasami sięgam również po środki do prania dla dzieci, takie hypoalergiczne, które też bardzo dobrze się sprawdzają w przypadku prania swetrów. I tak jak widzicie, żadna filozofia, nie używam proszku, nie używam jakichś specjalnych detergentów, nie używam żeli do prania. Jeśli piorę swetry, to piorę tylko i wyłącznie swetry. I jeszcze taka moja rada, jeśli wasze swetry są takie bardzo fajne, puchowe, w sensie, że mają dużo takich fajnych właśnie tutaj niteczek, które przypominają troszeczkę mohair, to wrzućcie do bębna pralki piłkę tenisową. Ona troszeczkę będzie wam się tam odbijać, ale też jest dobrym sposobem na to, żeby ten sweter był właśnie taki fajny, puchowy, fajnej jakości. Zresztą nawet jak pierzecie na przykład puchowe kurtki, takie z pierza, to też pamiętajcie o tym, żeby wrzucić piłkę tenisową, bo ona też będzie fajnie dbała o to pierze, które znajduje się w środku. Ona się nie poskleja, ale też później będzie puchowa. Nie pytajcie mnie, dlaczego tak działa piłka tenisowa, bo na to wam nie odpowiem. Natomiast wiem, że to jest sposób, który bardzo dobrze się sprawdza u wielu kobiet, w wielu domach i u mnie również od lat. No dobrze, moi drodzy, czas zakończyć ten przydługi film. Mam nadzieję, że wam się spodobał i teraz troszeczkę wiecie już, jak dbam o swetry, które swetry, ile mają lat, skąd pochodzą, które są moimi ulubionymi, dlaczego. No mam nadzieję, że ten filmik był dla was ciekawy, ale też miło spędziliście czas, troszkę inaczej niż kosmetycznie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli macie jakieś wasze propozycje, jak dbać o swetry, jeśli wam się coś dobrze sprawdza, chciałybyście też polecić jakiś sposób, który u was od lat jest dobrym rozwiązaniem w domu, właśnie dbanie o swetry, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo myślę, że innym osobom też takie rady bardzo dobrze zrobią i się przydadzą. A ja już kończę ten dzisiejszy film. Widzimy się w następnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!